tutaj rozpoczynał się memoria chociażby Huberta Jerzego Wagnera. Tutaj zaczynaliśmy, ci młodzi, zaczynaliśmy swoją tak naprawdę karierę reprezentacyjną, wielką reprezentacyjną. No i tutaj teraz dzisiaj chodząc po tej hali, to rzeczywiście łezka się w oku zakręciła. Natomiast widać, że wielki potencjał, wielkie możliwości. Mam nadzieję, że ta hala w tym roku będzie gościć kibiców i zespół z Olsztyna, bo no, robi wrażenie. Cieszę się, że w końcu hala doczekała się takiego gruntownego remontu. Jeszcze będąc prezesem AZS-u Częstochowa, tutaj przez kilkanaście lat przyjeżdżaliśmy, graliśmy w starej hali i padało hasło zimno jak w Uranii. Mam nadzieję, że teraz jak oglądaliśmy maszynownię piękną, że będzie już tutaj ciepło, będzie inny klimat i bardzo się cieszę, że miasto wyłożyło, miasto, województwo, Urząd Marszałkowski, środki, Unia Europejska, żeby ta hala nareszcie była piękna i taka nowoczesna i służyła nie tylko sportowi, ale również mieszkańcom, bo tu również będą imprezy różne organizowane komercyjnie. 16 października mamy otrzymać wszystkie dokumenty związane z przekazaniem gotowości hali do odbioru, a więc wtedy na pewno zaprosimy zarówno sanepid, straż pożarną, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, bo odbiory oczywiście troszeczkę jeszcze zajmą nam czasu, ale zakładamy, że w przeciągu miesiąca do końca października, a może do połowy listopada praktycznie powinniśmy się z tym uporać. Zakładamy, że praktycznie w trzeciej dekadzie miesiąca listopada odbędzie się oficjalne otwarcie z wydarzeniem zarówno kulturalnym, no i następnie zaraz meczem, jestem przekonany, naszej znakomitej drużyny AZS w listopadzie, pod koniec listopada, tak jak to terminarz rozgrywek przewiduje. Cieszę się.